Po raz kolejny gościmy w Albertinie, a tak naprawdę, proszę Państwa, to jeszcze stąd nie wyszliśmy, bo jak można wyjść z miejsca tak eleganckiego jak to? W jednym z odcinków opowiadaliśmy o sztućcach, które czekają na nas, kiedy przychodzimy do restauracji albo na eleganckie przyjęcie. Czegoś nam tutaj brakuje, proszę Państwa. O, właśnie po tej stronie brakuje nam szkła. I dzisiaj właśnie o szkle chciałbym słów kilka powiedzieć. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie dostał zawału, widząc te kieliszki po lewej stronie nakrycia. One za chwilę trafią na swoją właściwą pozycję, a stoją tu tylko po to, żebym mógł sięgać po kolejny i opowiadać Państwu, jak rzeczywiście po kolei one tutaj trafiają. A zaczyna się zawsze, proszę Państwa, od kieliszka do wody, który jest tym najbardziej podstawowym. Wody nigdy nie powinno braknąć. Wodę się pije pomiędzy kolejnymi potrawami po to, żeby oczyścić kubki smakowe i przygotować się na nowe doznania. A zatem jest i woda. Kolejny kieliszek, który pojawia się tuż obok kieliszka do wody, to ten, po który będziemy sięgać jako pierwszy. Zatem sądząc, że na przystawkę zostanie nam podane coś, co będziemy jeść w towarzystwie białego wina, stawiamy tutaj kieliszek właśnie do białego wina. Proszę zobaczyć, jak wygląda i zauważyć teraz różnicę pomiędzy nim a kieliszkiem do wina czerwonego. Kieliszek do białego wina jest, proszę Państwa, bardziej pociągły. Przypomina tulipan, podczas gdy kieliszek do wina czerwonego jest pękaty. Duży, ogromny. O, i tak go postawimy. Po tym, jak zjemy przystawkę, kiedy kelner zabierze talerz, zabierze również ten kieliszek, kiedy on zniknie, w łatwy sposób przesuniemy kieliszek do czerwonego wina i będziemy się nim, proszę Państwa, swobodnie posługiwać, jedząc danie główne w towarzystwie, którego będziemy się cieszyć właśnie czerwonym winem. Powiedzmy jeszcze w tym miejscu, proszę Państwa, o dwóch rodzajach kieliszków, które możemy spotkać. Ten mały kieliszek, będący w pewnym sensie miniaturką kieliszka do wina białego, to kieliszek do win wzmacnianych, do Porto albo do Sherry. Natomiast ten kieliszek, który widzą Państwo teraz, po mojej lewej stronie, to kieliszek do szampana. Przypomina flet, tak się czasem o nim mówi. Jest bardzo podłużny. Te wersje mogą być jeszcze bardziej podłużne niż ta, którą Państwo teraz widzą, ale to charakterystyka kieliszka do win musujących i do szampanów. Oczywiście, gdyby tego typu wina były serwowane do naszego obiadu, do naszej kolacji, również pojawiłyby się z tej strony według kolejności ich użycia. I to tyle podstawowych informacji. Dodajmy może jeszcze tę jedną, że pijąc wino, proszę Państwa, sięgamy po kieliszek i ujmujemy go zawsze za nóżkę, nigdy nie za czarkę, bo po pierwsze ogrzewalibyśmy napój podany w odpowiedniej temperaturze, po drugie zostawialibyśmy nieestetyczne ślady tutaj na czarze, na czarce tego kieliszka. Pamiętajmy o tym, no, a jak się to uda, to już potem tylko się będziemy cieszyć tym, co nas czeka przy takim stole.